Cześć, witam ponownie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony takiej krótkiej wycieczce, można powiedzieć, przejażdżce. Mam w tej chwili jakieś 50 km do Sobótki i tam się właśnie wybieram. Jest godzina 11, z groszami nie pamiętam ile. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trasa nie jest daleka. Aczkolwiek wiadomo, że nie będę poruszał się po jakichś szybkich drogach, więc cóż, zobaczymy, jak Honda spisuje się w takich wojażach. Czy w ogóle jest przeznaczona do tego? Nie, nie jest przeznaczona. Wiadomo, że jest to sprzęt do miasta typowy, aczkolwiek ludzie jeżdżą tym wszędzie. W Japonii przemierzają bardzo duże odległości i nie tylko w Japonii. No to cóż. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Pozdrawiam. No więc jestem w Sobótce u podnóża Góry Ślęży. Pogoda tutaj jest zimno po prostu. Niby jest 8 stopni, słońce świeci, ale od czasu do czasu, ale no niestety jest po prostu jest zimno. Na takim parkingu jestem przed Górą Ślężą. Tak jak to zawsze mniej więcej wygląda. Jak wam tak pokażę, zobaczcie, jakie chmury są. No tak, słońce się przebija od czasu do czasu, ale generalnie zimno. No i co, tam jest taki znak, że nie wolno wjeżdżać, ale rozmawiałem tutaj z miejscowym człowiekiem, który powiedział, że słuchaj, tam wjeżdżają ludzie normalnie, można to robić, można wjeżdżać. No i nie wiem, zastanowię się, przemyślę temat jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy, przemyślę. No, stamtąd przyjechaliśmy, stamtąd przyjechałem i tutaj dom turysty pod wieżycą. Jest park linowy, tu dużo dzieci, taki fajnie można spędzić czas. Tu są restauracje,
znajduje się tutaj też pomnik Witolda Pileckiego. Kwiaty były. Browar pod Wieżycą. No więc jak widzieliście przed chwilą, można dojechać tylko do domu tutaj turysty. To jest 850 metrów od tego parkingu, który pokazywałem Wam wcześniej i tu, na którym w tej chwili też stoję. Nie jeździmy po lasach, nie jeździmy po parkach narodowych. Mógłbym podjechać tam, ale muszę mieć zgodę Nadleśnictwa, wystąpić, zapłacić i wtedy można wjechać. Pytanie, czy to ma sens? Czy jest sens, że tak powiem, zakłócać spokój, ciszę i tą równowagę, która panuje w przyrodzie? Nie wiem. Każdy oceni to sam, czy chce coś takiego zrobić. Ja zrezygnowałem. Być może, nie wiem, w komentarzach pojawią się jakieś słowa krytyki, ale wydaje mi się, że to, co natura stworzyła, taka jaka jest, trzeba to zostawić. Nie wjechałem na ślęże. No cóż, takie jest życie. Także ale to też nie jest tak, że cała ta wycieczka nie miała sensu. Przyjechałem, zobaczyłem parę fajnych rzeczy, odświeżyłem sobie jak gdyby pamięć, jak to wszystko tu wygląda. W ogóle tutaj za mną powstaje bardzo dużo domów wczasowych, jakichś takich pensjonatów, spa i tak dalej, więc ten teren się tutaj rozwija. Widzę tam jeszcze
W międzyczasie też budynki powstają. Na tej drodze krótkiej dojazdowej między tym parkingiem a tym pierwszym domem turysty. No więc, no cóż, mimo tego, że jest pandemia, jakoś tam turystyka, ludzie nie tracą nadziei, chyba rozwijają się w tym kierunku. No cóż, przede mną powrotna droga do domu. W międzyczasie jeszcze będzie tankowanie, jakaś kawa i powrót do domu. Z tego miejsca dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. A do zobaczenia następnym razem. Cześć. To zwykle w życiu bywa, miało być 50 km w jedną stronę, a wyszło 70. Ale z groszami. To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że był to fajnie spędzony czas.